Witam ponownie. Od jakiegoś czasu chodziła mi myśl po głowie, żeby zrobić film o nożach składanych i scyzorykach. Nie podchodziłem do tego tematu zbyt poważnie przez wiele lat, ponieważ no, wydawało mi się, że omawianie takich narzędzi jak scyzoryki, czyli dla mnie to są śrubokręty i kombinerki, czyli narzędzia, krótko mówiąc. Wiadomo, wszyscy wiedzą, do czego one służą, po co są używane, więc nie było, wydawało mi się na początku, że nie ma sensu na ten temat rozmawiać i tracić czasu, ale ponieważ uzbierało się tego sprzętu już troszeczkę przez te kilka lat, dosyć dobrego, wydaje mi się, więc sobie pomyślałem niedawno, dlaczego by nie spróbować. No i pierwszym nożem składanym, który używałem dosyć intensywnie, poza oczywiście Victorinoxem, który no, każdy ma jako dzieciak od samego początku niemalże. Także pierwszym nożem składanym był i jest nóż Gator 2, czyli Gator 2 firmy Gerber. Wydaje mi się, że 99% tych noży jest sprzedawanych właśnie z taką nylonową pochewką. Przynajmniej było. Tu widać jeszcze jest stare logo Gerbera. Także te noże były z tego typu nylonowym pokrowcem dostępne. Czasami na specjalne jakieś zamówienie oprócz noża składanego w tej pochewce był także tak zwany gut hook, czyli rodzaj takiego haczyka dosyć no, niemałych rozmiarów do patroszenia generalnie. Także zaczynamy. Tak jak powiedziałem, nóż składany. Oto i on. Wszedłem kiedyś do sklepu wojskowego. No i co mnie zastanowiło, że wybór noży generalnie i tych z głownią stałą i tych składanych był w sumie niewielki. Były dwa czy trzy rodzaje noży z głownią stałą. Jednym z nich to był sztylet Fairbairn Sykes. Drugi to był jakiś dosyć spory chopper, dosyć spory nóż do rąbania. Trzeci to był jakiś klasyczny bojowiec, użytkowiec. No wiadomo, że Sykes, Fairbairn Sykes, no to jest tyle, nic innego nim nie można robić, tylko żgać. A już otwierać konserwy, czy ostrzyć kije, no to już nie bardzo. Więc był to, był sztylet, był jakiś tam jeszcze ogólny i taki troszeczkę cięższy chopper. Z noży składanych były jakieś tam tanie milteki. No i ten wpadł mi w oko. Zapytałem się pana sprzedawcy, czy by mi go polecił. Powiedział, że jak najbardziej. Pierwsze wrażenie, w sumie jak wziąłem go do ręki, to było to, że okładziny są zrobione z włókna sztucznego, z syntetyku. Jest to nylon wzmacniany chyba włóknem szklanym, jeżeli dobrze pamiętam. Do poprawienia tekstury i chwytu jest powleczony takim charakterystycznym wzorem, który firma Gerber używa w swojej serii Gator czy Gator, bo są to i noże, i piłki, i toporki. Przypomina troszeczkę łuskę krokodyla, co jest zresztą bardzo, bardzo przydatne, ale o tym później. Także pierwsze pytanie, czy ten nóż jest dobry? Pan powiedział, że tak. Moja odpowiedź była taka, że skoro ma okładziny właśnie z włókna sztucznego, bez żadnego wzmacniania tutaj w środku, to czy ten nóż, czy te okładziny, czy ta rękojeść po prostu będzie wytrzymywała ciągłe otwieranie i zamykanie w różnych warunkach i mokrych, i wilgotnych, i jakiegoś kurzu, piasku, żwiru tutaj, który się może dostać i to po prostu nam tutaj piłować i niszczyć. No pan powiedział, że pokazał mi swój stary scyzoryk, starszą wersję. Był to Gator 1 z takim charakterystycznym podcięciem, powiedzmy clip point, czy buoy. Także troszeczkę bardziej taki agresywny ten jest tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, to jest drop point. Pokazał mi go, powiedział, że go używa przez wiele lat i nie ma najmniejszego problemu z tym nożem, także oto i on. Kilka informacji takich powiedzmy technicznych, z grubsza i z cieńsza. Długość głowni to jest 9,5 cm, grubość jakieś 2,5, szerokość
chyba nie aż tak bardzo ważna. Widać, że szeroki jest, nie? No. Tak jak mówiłem, rękojeści to jest nylon wzmacniany włóknem szklanym, głownia wykonana ze stali 420. Tu jeszcze jest stare logo Gerbera. Tutaj powinno być widoczne Portland, Oregon. Także dlaczego ten nóż się sprawdził moim zdaniem i dlaczego warto go kupić? Nie było opcji wtedy, kiedy tego kupowałem, nie było opcji bez ząbkowania. Tutaj ten nożyk dopiero później mi wpadł w ręce, czyli wersja z głownią gładką. No nie jest to, nie był to jakiś większy problem dla mnie wtedy, kiedy go kupowałem czy używałem. W sumie przydał mi się właśnie z tym ząbkowaniem. Do czego go używałem? Przede wszystkim nóż ten służył do przecinania dużych arkuszy grubej folii, folii przemysłowej, także naprawdę trzeba było się w nią porządnie wpić i wbić i nożem pociągnąć, żeby to przeciąć. Grube sznurki nylonowe, do tego jak najbardziej się ostrze ząbkowane przydawało. Do czego jeszcze? Przecinanie kabli, przewodów, drutów elektrycznych, czy przepraszam, może złe określenie, płotów elektrycznych, o może tak, gdzie drut jest grubości plus minus no, dobrego milimetra i to porządny, sztywny, stalowy drut, także nie tam jakaś łatwo giętka, łatwo do zgięcia produkcja, oczywiście no głownia ząbkowana troszeczkę, ząbkowanie realnie ucierpiało troszeczkę na tym, tutaj nie wiem czy będzie dobrze widać, ale regularność tych ząbków została dosyć mocno naruszona w kilku miejscach, no i ma się co dziwić, druty stalowe są no mocne, krótko mówiąc. Nie jest przez to, że ma syntetyczną rękojeść, mimo wszystko nie jest on, nie izoluje przed prądem, tym bardziej jeżeli jeszcze ręce są i palce wilgotne. Parę razy prąd kopnął, mimo że starałem się go trzymać w odpowiedniej odległości, w odpowiedni sposób, przepraszam, w odpowiedniej odległości od metalowych elementów. No niestety nie udało się. Co jeszcze przemawia za wygodą, ergonomią i sposobem używania tego noża, czy właściwie wygodą używania tego noża, no to właśnie ta rękojeść. Jest, ja mam powiedzmy ręce no, znaczy większych rozmiarów, dosyć długie palce, dosyć spore dłonie, no jakieś ogromne, ale no małe nie są, także moje palce idealnie się zamykają na tej rękojeści. Kciuk może spokojnie lądować sobie tutaj na głowni, przez to można cięcie dosyć precyzyjnie prowadzić. Zarówno w ten sposób, jeżeli trzeba, jeżeli chcemy, możemy palec wskazujący położyć tutaj, używać tego noża do skurowania, przez to ten gut hook jest czasami dostępny w niektórych zestawach, ponieważ no, można spokojnie otworzyć powłoki brzuszne zwierzęcia, a następnie sobie ładnie tutaj nożem prowadzić po skórze, żeby to wszystko ładnie nam odchodziło. Do ostrzenia kijów, patyków też nie najgorzej, jeżeli na samym początku, jeżeli zadbamy w ogóle o to ząbkowanie, to bardzo dobrze nam się tutaj wpija drzewo, oczywiście nie tak wygodnie i tak precyzyjnie jak gładka wersja. Zawsze możemy się przerzucić na tą część głowni, która tutaj jest i po prostu zrobić to, co trzeba w ten sposób. Nawet przy takim chwycie. Tak jak powiedziałem, wygoda poprzez porządny chwyt, poprzez chropowatość tego chwytu, tak jak powiedziałem, on ma tutaj całkiem fajną strukturę, także jest bardzo, bardzo wygodny, bardzo czuć po prostu opór pod palcami, jak się trzyma ten nóż. Co jeszcze? Aha, sposób blokowania. Jest to tak zwany backlock. Także musimy tutaj wcisnąć i nam się ładnie zamyka. Niestety tego noża nie można tak szybko otworzyć kciukiem, jakby to było w przypadku. Tutaj mamy takie trochę tańszą wersję Gerbera. Mamy taką szpilkę tutaj, taki czpień, gdzie swój palec możemy zahaczyć bardzo szybko. Także to jest powiedzmy in minus w tym przypadku, ale dla mnie to nie ma większego znaczenia. Nóż generalnie, tak jak powiedziałem, pewnie się trzyma, także troszeczkę więcej tutaj zapasów z tym otworem, no to nie jest jakiś wielki problem.
No i tyle. Oczywiście głownia jest odporna na rdzewienie. No wiadomo, trzeba dbać, trzeba pilnować na wszelki wypadek, żeby nam coś tam się nie dostało i nie porzewiało. Czyścić, suszyć i tak dalej. Unikać jakichś tam agresywnych środków. No ale nóż do tej pory, ja tak jak powiedziałem, sprawował się elegancko. Trochę ma tutaj jakiegoś takiego dziwnego białego nalotu w środku. Tak czasami jak guma. O właśnie, jak guma nam murszeje i kruszeje. Pierw się robi biała, a później się sypie. No mam nadzieję, że to mu nie grozi na razie. No w każdym razie no nóż jest moim zdaniem no genialny. To jest mój pierwszy nóż składany, który używałem dosyć intensywnie. Tak jak powiedziałem, intensywnie mnie się sprawdził się w boju doskonale i do tego noża będę się odwoływał, czy używał go jako wzór, powiedzmy, przy omawianiu następnych i kolejnych. To byłoby na tyle chyba. Można sobie dopasować tutaj mocowanie tychże okładzin poprzez dokręcenie tutaj tych gwiazdkowych śrubek. Wolałbym szczerze mówiąc to jest z nacięciami, powiedzmy, krzyżykowymi, no ale jest to jest. No, nie zawsze można. Nie widać tutaj dobrze, ale no teraz fajnie. Nie zawsze można skombinować dwa takie same śrubokręty. Łatwiej jest, wiadomo, z tymi podstawowymi. No, ale to wydaje mi się, że to nie jest jakiś większy problem. Jeszcze raz krótki rzut. Sposób otrzymania. I to byłoby na tyle. Gerber Gator 2. Cena. Ceny się wahają w zależności od lat, kiedy te noże były sprzedawane i gdzie się je kupuje. No ja zapłaciłem za niego plus minus jakieś 150, no niecałe 200 zł, powyżej 150, między 150 i 200 bodajże, w zależności od kursu walut. W tej chwili widziałem gdzieś Gatora 1 w pewnym sklepie, on kosztował powyżej 200. Także to nie są tanie noże, trzeba przyznać, no, noże robione w Stanach. Z dobrej jakości, no mamy do wyboru, no kupić coś takiego za 200 bądź jakąś tańszą opcję Cold Steela. Nie mówię, że złą, no ale to już nie są Stany, tylko Taiwan czy China, no i w tym momencie czasami może być różnie, ale nie krytykujmy. Cold Steel też się pojawi, także to byłoby na tyle. Gator dwójeczka, dzięki.